Zajmuję się tą sprawą od 2016 roku, od momentu, kiedy w życie weszła fatalna, haniebna ustawa. Ustawa represyjna, ustawa, która spowodowała 60 ofiar śmiertelnych wprost, spowodowała krzywdę prawie 50 tysięcy emerytów mundurowych. Dzięki ogromnej życzliwości takich ludzi jak Włodek Czarzasty, który mi pozwolił tą sprawą się zajmować i wspierał i kibicował od początku, takich ludzi jak Wiesław Szczepański, który zajmuje się tą sprawą tutaj w Sejmie, będąc przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki ogromnej aktywności wszystkich ludzi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy od 2016 roku twardo stoją po stronie emerytów mundurowych, mogę dzisiaj powiedzieć, że osiągnęliśmy wspólnie, razem ze środowiskami, które walczą w tej sprawie, razem z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych, osiągnęliśmy sukces. Ta dzisiejsza uchwała jest przywróceniem elementarnych zasad praworządności państwa polskiego. Nie może być tak, że w państwie polskim stosuje się odpowiedzialność zbiorową. Nie może być tak, że jedną ustawą wrzuca się do jednego worka kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nazywając ich oprawcami i wmawiając społeczeństwu, że to oni są winni prześladowaniom, które miały miejsce w poprzednim systemie. Nie może być wreszcie tak, o czym dzisiaj bardzo wyraźnie powiedział Sąd Najwyższy, że odbiera się ludziom emerytury, które wysłużyli po 90 roku już we współczesnej Polsce. To wszystko dzisiaj bardzo sprawnie, rzeczowo, mądrze wyartykułował Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, który wystąpił w szerokim składzie, siedmioosobowym. Sąd Najwyższy, który okazał się prawdziwym sądem. Okazał się sądem, do którego Polki i Polacy mogą mieć zaufanie. Sądem, który przywraca nam wiarę w to, że państwo polskie jest dla Polaków, dla Polek i Polaków i że państwo polskie dba o każdego obywatela. Chcę dzisiaj pogratulować wszystkim emerytom mundurowym. To jest pierwszy nasz sukces. Bardzo ciężko walczyliśmy o ten sukces, udało się. Oczywiście to jest początek drogi. Teraz wszystko w rękach sędziów. Sędziowie dzisiaj dostali bardzo precyzyjne, jasne wytyczne, co mają w tej sprawie robić. Każdą sprawę, każdego emeryta mundurowego, emerytki mundurowej trzeba rozpatrywać indywidualnie. Trzeba wziąć pod uwagę, ile ci ludzie zrobili dobrego dla Polski. Trzeba też wziąć pod uwagę, czy zrobili coś złego, jeżeli coś złego rzeczywiście zrobili. Od tego są sądy i mam nadzieję, że od dzisiaj te sądy ruszą nawet tam w Sądzie Warszawskim, gdzie te sprawy były do tej pory zawieszone. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ od 2016 roku walczymy w zasadzie z wiatrakami. Bijemy się z niesprawiedliwością, bijemy się z fałszywą, haniebną propagandą Prawa i Sprawiedliwości, która nazywa tych ludzi oprawcami. Dzisiaj mamy pierwszy sukces, na pewno nie ostatni. Ubolewam, że niestety wiele osób nie dożyło tego dnia. Spośród ludzi objętych tą ustawą 1000 osób niestety nie żyje, bo umarło w wyniku po prostu upływu czasu, bo ustawa dotyczy ludzi w wieku podeszłym, często schorowanych. Ta ustawa dotyczy również wdów i sierot, dotyczy inwalidów. Bardzo się cieszę z dzisiejszego postanowienia Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że wszyscy sędziowie sądów powszechnych będą respektowali to, co dzisiaj Sąd Najwyższy powiedział. Oddaję głos posłowi Wiesławowi Szczepańskiemu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie, Klub Lewicy złożył w Sejmie projekt ustawy przywracający emerytury służbom mundurowym. Ten projekt, jak uzgodniliśmy wtedy z ówczesną przewodniczącą komisji, miał być wstrzymany do momentu, kiedy nastąpi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie chcieliśmy przeprowadzić ekspertyzy prawne. Mamy przygotowaną ekspertyzę, ale czekaliśmy na to, żeby tę ekspertyzę zlecić wtedy, kiedy będzie orzeczenie Trybunału. Jednakże patrząc dzisiaj na uchwałę Sądu Najwyższego, chciałem powiedzieć, że w dniu jutrzejszym zwrócę się o to, aby tę ekspertyzę wysłać do opracowania przez osoby, które po prostu mogą ją przygotować. Myślę tutaj o osobach, powiedzmy, w tytułem profesorskim, którzy tą dziedziną się zajmują, przede wszystkim z ubezpieczeniami społecznymi, ale służb mundurowych. I w momencie otrzymania tej ekspertyzy, myślę, że to będzie okres 3 tygodni czasu, zwrócę się do pani marszałek Sejmu, aby zwołała połączone komisje, Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisję Polityki Społecznej, aby rozpatrzyły ten projekt. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trudno po autorach tego sukcesu powiedzieć coś jeszcze więcej w tej sprawie.
ale chciałem zwrócić Państwa uwagę na inny aspekt. Aspekt mianowicie taki. Ten tydzień może się okazać zwrotny dla polskiej demokracji. Mianowicie okazuje się, że zostali jeszcze uczciwi sędziowie, zostali jeszcze uczciwi ludzie, którzy decydują o przyszłości Polek i Polaków. Sąd administracyjny uznał, że pan premier Morawiecki złamał prawo, zarządzając wybory parlamentarne, prezydenckie. Bo złamał. Bo złamał. PiS-owi wydawało się, że jak rządzi, to żaden sędzia, żaden prokurator nie okaże się uczciwy. A okazało się, że są uczciwi sędziowie i są uczciwi prokuratorzy. I jest ich dużo. I że przyjdzie taki czas, że pełnym głosem będą mówili to, czego od czasu do czasu jeszcze w tej chwili się boją powiedzieć. Dziś następny sąd powiedział PiS-owi, nie będzie obciążania całych grup odpowiedzialnością zbiorową, bo jest to w państwie demokratycznym skandaliczne. Dziękuję sędziom. Dziękuję tym, którzy dają nadzieję. Chciałem powiedzieć, że Lewica, w tym Sojusz Lewicy Demokratycznej, będzie miała i ma bardzo mocny antypisowski kurs. Dlatego, że zawsze będziemy bardzo mocno podkreślali wszystkie świństwa, które robicie Polkom i Polakom. Wszystkie świństwa. Bez względu na to, jakiej grupy to dotyczy, to są to Polki i Polacy. Dziękuję.